Szanowni Państwo, zapraszam serdecznie na drugie już spotkanie z cyklu Ad Astra, czyli kosmiczne wykłady Instytutu Metropolitalnego. Dzisiaj długo wyczekiwany wykład pana magistra Mariusza Kłody pod tytułem Pozyskiwanie zasobów kosmicznych jako zagadnienie prawne. Ja sobie pozwolę jeszcze może krótką notkę biograficzną Mariusza przedstawić. Syntetycznie, bo jak sobie czytałem o tobie na internecie, to huczy od różnych informacji, newsów i osiągnięć i działań organizacyjnych również. Ja w związku z tym tak sobie kilka punktów takich wyłapałem. Mariusz pracuje w Katedrze Prawa Handlowego i Morskiego na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, jakże nam gdańszczanom bliskim, bo my tutaj właśnie z Gdańska nadajemy. Mariusz jest również członkiem Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego, gdzie pełni również różne funkcje. Jest założycielem i redaktorem bloga Prawo i Kosmos, do którego śledzenia i lajkowania właśnie Państwa serdecznie zachęcam. Ponadto pełni szereg innych funkcji w różnych strukturach, ciałach, organach doradczych związanych z nauką i eksperckością kosmiczną, a ponadto jest autorem wielu publikacji. Nie śmiałbym rekomendować jednej konkretnej, najważniejszej, a więc Mariuszu, ty to może zrób i poleć naszym odbiorcom tą publikację, czy te publikacje, które uważasz za najważniejsze w swoim naukowym dossier. To może zrobię to na końcu, jeśli się zgodzisz. Oczywiście, jak najbardziej, nie mam wręcz wyboru. W związku z czym dziękuję ci serdecznie i szanowni państwo, będziemy rozpoczynać. Ja tylko przypomnę, jaka jest konwencja, a konwencja jest taka jak zawsze. Na początku wykład, który potrwa około 40 minut, a potem dyskusja. Ja pozwolę sobie zadać kilka pytań, ale państwo również macie możliwość zadawania pytań, pisząc je na Facebooku, w komentarzach. Ja po prostu będę te pytania odczytywał, a więc prośba, żeby stylistycznie i merytorycznie wszystko było dobrane, żebyśmy obaj wiedzieli, o co chodzi w pytaniu, a różne przypadki się dotychczas zdarzały, nie chciałbym ich interpretować. To taka prośba z mojej strony. No i cóż, myślę, że możemy w takim razie zacząć. Jeszcze raz chcę podkreślić, że się bardzo cieszę, bo działalność Mariusza znam i z publikacji, i z różnych organizacji i bardzo się cieszę, że się udało nam w końcu spotkać. Oddaję ci w takim razie głos i się na chwilkę wyciszam i wyłączam kamerkę. Dziękuję serdecznie. Czyli już mam możliwość szerowania, tak? Mam, ok, widzę, że wszystko jest w porządku. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję panu doktorowi za to bardzo miłe przywitanie i przedstawienie mojej osoby. Ja, szanowni państwo, już tutaj włączam prezentację, którą przygotowałem. Pan doktor przedstawił moją osobę. Myślę, że, drodzy państwo, czasu nie będziemy tracili na to uzupełnianie. Może tylko poza jednym stwierdzeniem, mam wielką przyjemność być też sekretarzem grupy roboczej do spraw Polskiego Prawa Kosmicznego, które działa w ramach Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego pod kierownictwem pani profesor Katarzyny Malinowskiej. Bardzo ważna inicjatywa, która ma wesprzeć polską administrację w zakresie opracowania polskiej ustawy o działalności kosmicznej, rozumianej jako działalność gospodarcza, rzecz jasna, bo o tym mówimy. Myślę, że o tej inicjatywie, o tej grupie roboczej będzie jeszcze okazja wspomnieć później, więc, drodzy państwo, pozwolę sobie przejść do pierwszego slajdu, który jest bardzo lakoniczny. Drodzy państwo, konspekt wykładu. Dzisiejszy wykład, trudno mi powiedzieć tak naprawdę, ile on będzie trwał, to wyjdzie w praniu, będzie podzielony na dwie podstawowe części. Zagadnienia ogólne, jak doskonale widać, i zagadnienia szczegółowe. I w ten sposób myślę, że szczególnie po tej pierwszej części będziemy wszyscy w jakimś stopniu wdrożeni, co ma znaczenie szczególnie dla tych osób, które być może dzisiaj będą pierwszy raz w życiu słyszały o czymś takim jak górnictwo kosmiczne, jak pozyskiwanie zasobów kosmicznych, etc. Zagadnienia szczegółowe, tam już odniesiemy się do tego, co jest solą górnictwa kosmicznego, czyli do problemów prawnych, czy w zasadzie do jednego lub dwóch takich kluczowych problemów prawnych, które
znajdują, które znajdują się w spektrum tego dzisiaj omawianego przeze mnie zagadnienia. Jeżeli chodzi o zagadnienia ogólne, Szanowni Państwo, rozpocznę od omówienia pojęcia górnictwa kosmicznego. Następnie przejdę do też krótkiego, ale jakże tutaj kluczowego omówienia pojęcia zasobu kosmicznego. Dalej, Szanowni Państwo, zwrócę uwagę na górnictwo kosmiczne jako zagadnienie prawne. Tutaj króciutko, bo oczywiście to będzie pewne wyprzedzenie faktów, ale taki zarys na początku myślę, że jest wskazany. Drodzy Państwo, górnictwo kosmiczne jako przedmiot analizy ekonomicznej, to kryje się pod punktem czwartym, to zagadnienie. Ekonomistą nie jestem, choć oczywiście żałuję, natomiast krótkie kilka uwag na temat tego aspektu ekonomicznego warto poczynić. Punkt piąty, górnictwo kosmiczne jako źródło wyzwań o charakterze technicznym. Rzecz jasna, inżynierem też nie jestem, ale drodzy Państwo, mój wywód nie byłby pełny, gdyby choćby krótkie odniesienie się do tych zagadnień się nie pojawiło. Punkt szósty, górnictwo kosmiczne jako środek realizacji różnych celów, bo górnictwo kosmiczne to środek realizacji celów różnych, a nie cele sam w sobie. I punkt siódmy, tak na lżejsze zakończenie tej części ogólnej, górnictwo kosmiczne w fantastyce naukowej. Oczywiście moja wiedza w tym zakresie jest żadna, jeśli odniosę się do mojego serdecznego kolegi magistra Kamila Muzyki, ale mam nadzieję, że nie przyniosę mu wstydu, żeby takie dwa podstawowe odniesienia, drodzy Państwo, przedstawię. Myślę, że wszyscy jesteśmy gotowi do tego, żeby rozpocząć dzisiejszy wykład, już tą część merytoryczną. Drodzy Państwo, terminologia. Zdaję sobie sprawę, że terminologia to nie jest coś, co słuchacze lubią najbardziej, natomiast, no, drodzy Państwo, pewien porządek terminologiczny musi być zachowany, albo przynajmniej trzeba dążyć do tego, żeby ten porządek osiągnąć. Jeżeli nie podejmiemy próby w tym zakresie, no to potem kręcimy się w kółko i tak naprawdę nie wiemy, o czym mówimy. Górnictwo kosmiczne, drodzy Państwo, space mining nie jest pojęciem prawnym, od tego chyba zacznę. Mam świadomość, że słuchają nas osoby, które też nie są prawnikami i dla nich podział na pojęcia prawne i prawnicze może być niejasny, niezrozumiały. Drodzy Państwo, tak pokrótce, nie wchodząc w szczegóły, pojęcie prawne to pojęcie, które jest używane, którym posługuje się ustawodawstwo, natomiast pojęcia prawnicze to takie, które generalnie w aktach prawnych się nie pojawiają, natomiast powszechnie wykorzystywane są na przykład w piśmiennictwie prawniczym, przez doktrynę prawniczą. I z górnictwem kosmicznym, z tym pojęciem mamy do czynienia właśnie w tym sensie, że jest to pojęcie prawnicze, nie jest to pojęcie prawne. Ono nie pojawia się w projektach, w aktach prawnych, pewnie z wielu względów. Natomiast ja, Szanowni Państwo, jak tutaj doskonale zresztą widzicie, zwróciłem uwagę na jedną kwestię. Otóż samo to pojęcie ma pewne określone konotacje, szczególnie chodzi o górnictwo. Ono gdzieś tam nam sugeruje pewne władztwo nad jakimś terenem. Jeżeli sięgniemy sobie do naszej choćby podstawowej wiedzy historycznej, to gdzieś skojarzymy jakiegoś króla, jakiegoś księcia, kopalnie soli, zezwolenia na wydobywanie na przykład soli i tak dalej, i tak dalej. Więc to władztwo nad terenem jest bardzo intuicyjne, jeśli chodzi o pojęcie górnictwa. I tej konotacji trzeba unikać, jeśli chodzi o górnictwo kosmiczne, trzeba lub nie trzeba. Ale, drodzy Państwo, unika się dlatego, między innymi dlatego, że w traktacie o przestrzeni kosmicznej można odnaleźć normę, która ustanawia zasadę niezawłaszczalności przestrzeni kosmicznej. Będziemy jeszcze o tej zasadzie mówić, ale ta zasada jest jedną z przyczyn unikania pojęcia górnictwa kosmicznego, które z tym władztwem, jak już wspomniałem, kojarzy się z władztwem nad określonym terenem, nad określonym terytorium. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawe, ciekawe spostrzeżenie. Jeżeli chodzi o ustawodawstwo, to krajów, które problematykę górnictwa kosmicznego uregulowały, pojawiają się takie pojęcia jak recovery, obtained, to USA, Wielkie Księstwo Luksemburga, exploration, utilization, Zjednoczone Emiraty Arabskie, exploration, extraction, exploitation, use, Ukraina, wykorzystanie, albo wykorzystanie
Uczyłem się języka rosyjskiego, nie uczyłem się ukraińskiego, pewnie dużo związków tutaj jest, ale drodzy Państwo, wykorzystanie w każdym razie, jeśli chodzi o język polski, czyli też nie górnictwo. Extraction wydaje się tutaj być najbliżej związany z pojęciem górnictwa, ale ta teza pierwotna zostaje chyba niewzruszona, że pojęcie mining, mine, miner generalnie co do zasady, drodzy Państwo, się nie pojawia, przynajmniej do chwili obecnej nie pojawiło się w projektach czy też w aktach prawnych. Haska Grupa Robocza, drodzy Państwo, do spraw międzynarodowego zarządu zasobami kosmicznymi też nie posługuje się tym pojęciem space mining, górnictwo kosmiczne. Możemy w projekcie, którym ta Haska Grupa Robocza przygotowała, Building Blocks, które mają niejako stanowić podstawę utworzenia międzynarodowego tego reżimu prawnego dotyczącego zasobów kosmicznych, odnajdujemy takie pojęcia jak activity, searching, utilization, recovery, extraction, czyli też ta Haska Grupa Robocza do spraw międzynarodowego zarządu zasobami kosmicznymi swoich building blocks też unika tego pojęcia mining, co jest dosyć, jak już wspomniałem, typowe i charakterystyczne dla omawianego zagadnienia. Mimo wszystko, drodzy Państwo, my tym pojęciem górnictwa kosmicznego posługiwać się będziemy. Propozycja definicji na użytek naszego wykładu. Definicja górnictwa kosmicznego brzmiąca następująco. Działalność kosmiczna w zakresie poszukiwania, pozyskiwania i wykorzystywania zasobów kosmicznych. Definicja, nad którą oczywiście można pracować, jest to definicja przede wszystkim zaproponowana na cele dzisiejszego wykładu. Drodzy Państwo, nierzadko można spotkać się z zarzutem zbyt szerokiego zakresu znaczeniowego pojęcia górnictwa kosmicznego. Przede wszystkim podnoszone są takie argumenty, że Ziemia jest częścią kosmosu, więc pojęcie górnictwa kosmicznego obejmuje też Ziemię. Drodzy Państwo, oczywiście z punktu widzenia nauk fizycznych, fizyki, astronomii, oczywiście nie ma o czym rozmawiać, nie ma o czym dyskutować, prawda? No, każdy z nas wie, że Ziemia jest częścią kosmosu. Nawet płaskoziemcy pewnie też nie kwestionują tej tezy, kwestionują inne tezy. Natomiast, drodzy Państwo, dyskusja na temat górnictwa kosmicznego nie jest tylko dyskusją, która toczy się w zakresie nauk ścisłych. To nie jest dyskusja, która toczy się tylko w zakresie fizyki, astronomii, etc. To oczywiście dyskusja, która też tyczy się w ramach nauk społecznych, do których zaliczają się nauki prawne. To, co my wiemy, jeśli chodzi o aktualną regulację prawną, to, drodzy Państwo, to, że wszechświat został podzielony. W ujęciu prawnym oczywiście. Wszechświat możemy, drodzy Państwo, podzielić w ujęciu normatywnym na Ziemię wraz z jej otoką aeronautyczną i na całą resztę, czyli na całą resztę Wszechświata. Więc w tym ujęciu prawnym Ziemia i jej otoka aeronautyczna nie jest częścią Wszechświata, co było jakby koniecznym zabiegiem, żeby po prostu było wiadomo, do czego normy zakresu międzynarodowego prawa kosmicznego przede wszystkim się odnoszą. Więc ten zarzut, drodzy Państwo, jest trafny tylko w pewnym zakresie, prawda? Jeżeli weźmiemy pod uwagę ten szerszy kontekst, czyli też uwzględnimy nauki społeczne, nauki prawne, to pojęcie broni się. Propozycje zgłaszane przez oponentów tego pojęcia to na przykład górnictwo pozaziemskie. I oczywiście jest to też pojęcie, którym można się, drodzy Państwo, posługiwać, natomiast sądzę, że kontestowanie pojęcia górnictwa kosmicznego to nieco wyważanie otwartych drzwi. Pojęcie to już chyba zakorzeniło się w świadomości nie tylko publicystów, ale także naukowców, prawników i innych przedstawicieli nauk. Definicja, którą przed chwilą górnictwa kosmicznego, którą przed chwilą Państwu zaproponowałem, przypomnę, działalność kosmiczna w zakresie poszukiwania, pozyskiwania i wykorzystywania zasobów kosmicznych, jak właśnie można było ponownie usłyszeć, posługuje się też pojęciem zasobu kosmicznego. Też warto zwrócić uwagę na to pojęcie, no bo jest to pojęcie centralne, jeśli chodzi o to, o czym dzisiaj, drodzy Państwo, o czym dzisiaj mówimy. Zasób kosmiczny, pojęcie zasobu kosmicznego, space resource, w przeciwieństwie do pojęcia górnictwa kosmicznego, jest pojęciem prawnym, to znaczy jest pojęciem, którym posługują się akty prawne. Tutaj, jak Państwo widzicie na tym slajdzie, wymieniłem w pierwszej kolejności prawo federalne USA,
paragraf 51 301 ustęp 2 tytułu 51 Kodeksu Stanów Zjednoczonych. Zasób kosmiczny to abiotyczny zasób in situ w przestrzeni kosmicznej, w tym woda i minerały. Taką definicję zaproponował amerykański ustawodawca już dobrych prawie 6 lat temu. Po drugie, prawo federalne Zjednoczonych Emiratów Arabskich, tam również możemy odnaleźć pojęcie zasobu kosmicznego i definicję tego pojęcia. Zasób kosmiczny to każdy nieożywiony zasób obecny w przestrzeni kosmicznej, w tym minerały i woda, artykuł 1 ustawy federalnej nr 12 z 2019 roku o regulacji sektora kosmicznego. Tu, drodzy Państwo, taka króciutka pauza. Różnica między pojęciem abiotyczny a nieożywiony wydaje się mieć pewne znaczenie. Czyli te pojęcia można nie uznać za synonimy. Jest to oczywiście przedmiot, jest to oczywiście zagadnienie, o którym można byłoby rozmawiać szerzej. Natomiast zwracam Państwa uwagę, że w dyskursie prawniczym już pojawiają się głosy, które wskazują, że rzeczywiście te pojęcia synonimami nie są. Myślę, że to też ciekawe zagadnienie, chociaż nie o znaczeniu podstawowym. I drodzy Państwo, po trzecie, prawo luksemburskie, ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku o poszukiwaniu i wykorzystywaniu zasobów kosmicznych posługuje się pojęciem zasobu kosmicznego, natomiast tego pojęcia nie definiuje. Natomiast wyłączono w sposób wyraźny zastosowanie tejże ustawy do pozycji orbitalnych oraz do wykorzystywania pasm częstotliwości, artykuł 2 ustęp 4 tejże ustawy, co jest jakąś formą definicji negatywnej zasobu kosmicznego. I myślę, że tutaj, drodzy Państwo, jesteśmy w dobrym momencie, aby troszeczkę powiedzieć na temat tych pozycji orbitalnych, na temat pasm częstotliwości, czy też inaczej, czy powiedzieć nieco na temat orbit satelitarnych i widma częstotliwości radiowych, bo, drodzy Państwo, wspomniane orbity satelitarne i widmo częstotliwości radiowych to też rzecz jasna zasoby kosmiczne, natomiast na co tutaj zwrócił między innymi uwagę luksemburski ustawodawca, te zasoby należy jakby wyłączyć spod tego reżimu górnictwa kosmicznego, dlatego że te zasoby są już objęte swoistym reżimem prawnym. Ten swoisty reżim prawny tworzy przede wszystkim konstytucja i konwencja Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, a także regulamin radiotelekomunikacyjny z 2016 roku. I tam rzeczywiście te zasoby objęte są tym reżimem zewnętrznym, ukształtowanym pod auspicjami ITU, czyli tego Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego. Stąd też, drodzy Państwo, jak należy sądzić, to wyłączenie, o którym mowa w artykule 2 ustęp 4 ustawy luksemburskiej. Haska Grupa Robocza do spraw Międzynarodowego Zarządu Zasobami Kosmicznymi, drodzy Państwo, też posługuje się pojęciem zasobu kosmicznego. Zasób kosmiczny w tym ujęciu to możliwy do wydobycia i lub możliwy do pozyskania abiotyczny zasób in situ w przestrzeni kosmicznej. Tak jak, drodzy Państwo, wcześniej wspomniałem, mówiąc o Haskiej Grupie Roboczej, mam przede wszystkim na myśli owoc ich pracy, a tym owocem są te Building Blocks for the Development of an International Framework on Space Resources Activities. Opracowanie, które jest całkowicie dostępne do pobrania z właściwej strony internetowej, jest bardzo interesującym materiałem do dyskusji, do badania, do analizy i takim punktem wyjścia do ewentualnej dyskusji nad tym, jakby mógł wyglądać międzynarodowy reżim górnictwa kosmicznego. I tutaj może postawię kropkę. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o tą definicję, którą zaproponowała zasobu kosmicznego, którą zaproponowała Haska Grupa Robocza, no to tutaj oni sprecyzowali w takim komentarzu, który pełni tak funkcję wykładni autentycznej, że tym zasobem kosmicznym są przede wszystkim surowce mineralne i substancje lotne, w tym woda, i wyłączono wyraźnie z tej definicji orbity satelitarne, widmo częstotliwości radiowych oraz co do zasady energię słoneczną.
co do zasady. Drodzy Państwo, wyjątkowo za zasób kosmiczny może być jako zasób kosmiczny może być rozumiana energia słoneczna pozyskana w miejscach, które w przestrzeni kosmicznej występują rzadko i mają unikalne cechy. Takimi miejscami, jak też sprecyzowano w tym komentarzu, są na przykład szczyty wiecznego światła, peaks of eternal lights, czyli takie miejsca, które względem których w zasadzie, które w zasadzie ciągle są oświetlone promieniami słonecznymi. I tak z takich miejsc, gdybyśmy pozyskali energię słoneczną, to przynajmniej w rozumieniu Haskiej Grupy Roboczej, w rozumieniu building blocks, które oni zaproponowali, taka energia byłaby zasobem kosmicznym, czyli mówilibyśmy o tym wyjątku od zasady. Drodzy Państwo, gdy mówimy o zasobach kosmicznych, czy o tym pojęciu zasobu kosmicznego, musimy przynajmniej starać się zaznaczyć, czy my mówimy o zasobie kosmicznym, który już został pozyskany, czy on jeszcze, czy jeszcze nie został pozyskany, stanowi element jakiegoś w cudzysłowie złoża. To jest bardzo ważne z punktu widzenia szczególnie analizy prawnej w ramach artykułu 2 Traktatu o Przestrzeni Kosmicznej, wspomnianej wcześniej zasady niezawłaszczalności przestrzeni kosmicznej. Więc taka uwaga w tym miejscu myślę, że zasadna, warto to precyzować, tak? W tym dyskursie, żeby było jasno wiadomo, czy mówimy o zasobie już pozyskanym, czy o zasobie jeszcze nie pozyskanym. Drodzy Państwo, poza pojęciem zasobu kosmicznego, poza tym pojęciem możemy oczywiście próbować wyodrębniać inne pojęcia, na przykład zasób asteroidalny, zasób planetarny, etc. Jeśli chodzi o zasób asteroidalny, to jest pojęcie prawne, którym posługuje się prawo federalne USA, paragraf 51301 ustęp 1 tytułu 51 Kodeksu Stanów Zjednoczonych. Zasób asteroidalny, asteroid resource, to zasób kosmiczny odnaleziony na lub w obrębie pojedynczej asteroidy. Tak więc taką definicję ustawodawca amerykański wprowadził do swojego prawa federalnego. Jeżeli chodzi o relację pojęcia zasób asteroidalny do pojęcia zasób kosmiczny, no to możemy powiedzieć, że każdy zasób asteroidalny jest zasobem kosmicznym. Natomiast nie każdy zasób kosmiczny jest zasobem asteroidalnym. Zasób planetarny, który co prawda nie jest zdefiniowany w prawie amerykańskim, będzie takim zasobem kosmicznym, który nie jest zasobem asteroidalnym. To taki przykład. Drodzy Państwo, przyjmuje się, że podstawowym zasobem kosmicznym będzie woda. Szczególnie jeśli chodzi o ten początkowy okres prowadzenia działalności kosmicznej w zakresie poszukiwania, pozyskiwania i wykorzystywania zasobów kosmicznych. Woda oczywiście warunkuje przetrwanie życia, przynajmniej takiego, jakie my znamy, ale to jest tylko jeden ten aspekt, taki może najbardziej oczywisty, ale to jest jeden z wielu kontekstów. Woda będzie miała duże znaczenie dla różnych procesów przemysłowych, jeśli już o tym przemyśle będziemy mówili w aspekcie przestrzeni kosmicznej, na przykład w zakresie produkcji paliwa, tak? Będzie miało znaczenie także dla innych procesów niż procesy przemysłowe. W dalszym, drodzy Państwo, Szanowni Państwo, okresie wskazuje się, że znaczenie będzie miał regolit jako sui generis zasób kosmiczny i w końcu, drodzy Państwo, przyjdzie też czas na metale. Oczywiście podział metali z różnymi podziałami metali możemy się spotkać. Ja oczywiście, oprócz tego, że już wspomniałem, nie jestem ekonomistą, nie jestem inżynierem, to też nie jestem chemikiem, drodzy Państwo, więc tutaj oczywiście przepraszam ewentualnych chemików za swoje tej wypowiedzi. Natomiast ja, drodzy Państwo, gdy próbując zapoznać się z tą problematyką różnych podziałów, zwróciłem uwagę, że one częściowo są już nieaktualne, posługują się różnymi terminologiami, które przynajmniej przez część nauki uważane są za nieaktualne. Dotarłem do takiego podziału geochemicznego. Ja, drodzy Państwo, tą geochemiczną klasyfikację pierwiastków stosuję i tak jak tutaj widzicie, wyróżniam metale syderofilne oraz halkofilne i tutaj wymienione te zasoby, te metale, które będą mogły mieć znaczenie w kontekście górnictwa kosmicznego. Nikiel, platyna, pallad, złoto, żelazo, jeśli chodzi o metale syderofilne, jeżeli chodzi o metale halkofilne, cynk, miedź, srebro. Oczywiście to nie są wyliczenia
pełne, zupełne, jak zresztą to doskonale widać, wskazane jest między innymi. Drodzy Państwo, jeżeli jesteście zainteresowani problematyką taką właśnie geologiczną, czyli taką problematyką, o której już szerzej mówić nie będę, to odsyłam, drodzy Państwo, Was do publikacji między innymi tak zwanej Wrocławskiej Szkoły Górnictwa Kosmicznego. Jeśli ktoś z Politechniki Wrocławskiej mnie słucha, to bardzo przepraszam za to pojęcie, ja sobie je wymyśliłem na potrzeby naszego spotkania. Wrocławska Szkoła Górnictwa Kosmicznego, pan profesor Tadeusz Przylipski oraz pani dr Katarzyna Łuszczek bardzo dużo publikują bardzo interesujących, wnikliwych artykułów na temat właśnie zasobów, które mogą mieć znaczenie w kontekście górnictwa kosmicznego, więc szanowni państwo, jeśli tą problematyką jesteście zainteresowani głębiej, odsyłam was do Google i do między innymi tych wymienionych nazwisk. Kończąc ten wątek pojęcia zasobu kosmicznego i tych zasobów kosmicznych, które mogą mieć znaczenie w kontekście górnictwa kosmicznego, chciałbym przedstawić jeszcze grafikę, drodzy Państwo, którą posłużyła się między innymi Europejska Agencja Kosmiczna w swojej strategii w zakresie zasobów kosmicznych. Jest to strategia z 2019 roku. Grafika, która wskazuje na to, jakie zasoby w jakim czasie będą miały znaczenie w kontekście górnictwa kosmicznego. Jak widać, w kontekście Księżyca, asteroid, Marsa, który pewnie jest tutaj reprezentantem w ogóle planet, woda. Woda jest wymieniona tutaj jako pierwsza, o czym też, drodzy Państwo, wspominałem, następnie regolit i w końcu metale. Tak więc rzeczywiście gdzieś taką analizę poczyniono, Europejska Agencja Kosmiczna uznała ją za wartościową, więc ona też jest wartościowa dla nas, tak, generalnie tak przynajmniej z mojego punktu widzenia należy, drodzy Państwo, przyjąć. Górnictwo kosmiczne jako zagadnienie prawne. Sygnalizowałem, drodzy Państwo, że w tym miejscu króciutko zwrócę uwagę na to w takim telegraficznym skrócie, co jest istotne, jeśli chodzi o to zagadnienie prawne. Podstawowe zagadnienie prawne, drodzy Państwo, brzmi następująco, czyli podstawowe pytanie prawne brzmi następująco, czy delege lata, czyli czy w kontekście obowiązującego prawa aktualnie dopuszczalne jest nabycie własności zasobu kosmicznego pozyskanego w celu innym niż w celu naukowym, przede wszystkim w celu gospodarczym, w nawiasie komercyjnym, szczególnie tym pojęciem komercyjny, commercial, gdzieś posługują się anglosaskie regulacje. To jest to właśnie pytanie podstawowe, natomiast dalsze zagadnienia prawne zostały wymienione przy tym drugim myślniku, kto może nabyć własność zasobu kosmicznego pozyskanego w celu nienaukowym, z jaką chwilą następuje nabycie jego własności, czy dopuszczalne jest jego wywiezienie na terytorium danego państwa i tak dalej, i tak dalej. Więc, drodzy Państwo, tych problemów prawnych na pewno jest bardzo, bardzo dużo i tak naprawdę ten problem podstawowy jest wierzchołkiem góry lodowej, a problem cały czas jest te problemy prawne są cały czas dyskutowane i tak naprawdę ciągle jeszcze jesteśmy na początku tej dyskusji, tak? Jeżeli wziąć pod uwagę to, ile dyskutuje się czasu na temat innych zagadnień prawnych, to tutaj możemy stwierdzić, że te kilka lat, kilkanaście może lat tej zintensyfikowanej dyskusji na temat górnictwa kosmicznego jako zagadnienia prawnego, to niewiele, to ciągle niewiele i te pytania, te zagadnienia ciągle oczekują odpowiedzi i ciągle oczekują określonego rozwinięcia. Górnictwo kosmiczne jako zagadnienie ekonomiczne. Drodzy Państwo, generalnie rzecz ujmując, przewidywania co do gospodarczego znaczenia górnictwa kosmicznego są optymistyczne. Jeżeli Państwo interesujecie się tą materią, to pewnie gdzieś trafiliście na takie newsy wskazujące na to, że to jest to Eldorado, nowe Eldorado. Ja tutaj, drodzy Państwo, odwołałem się do takiej bazy danych, która często wykorzystywana jest w dyskursie na temat górnictwa kosmicznego, baza danych Asterang. Jak widzicie, wyszukałem te asteroidy według kryterium most cost effective. No, wartości i w kontekście tego most cost effective tutaj te kwoty są na pewno porażające, prawda? Oczywiście, drodzy Państwo, nie biliony, jeśli chodzi o polską skalę, bo anglosaskie biliony to nasze miliardy, różnica krótka, długa skala, pewnie Państwo wiecie, o co chodzi, ale i tak czy owak te wartości są porażające. Natomiast, drodzy Państwo, ja bym tutaj na pewno w tym miejscu chciał zaapelować o zachowanie pewnego dystansu.
niepodpalanie się, niepodniecanie się zbyt bardzo tymi newsami, bo one często, nie zawsze, ale często oparte są na bardzo dyskusyjnych przesłankach, czy wyliczenia są dyskusyjne. Nierzadko, drodzy Państwo, one są oparte na takim założeniu, że po pierwsze, z określonego miejsca przestrzeni kosmicznej pozyskano całość dostępnych w tym miejscu zasobów, co już jest takim elementem dyskusyjnym. Po drugie, że całość tych zasobów kosmicznych przetransportowano na Ziemię i po trzecie, że całość tych pozyskanych, przetransportowanych zasobów następnie sprzedano po aktualnej cenie na Ziemi. Więc te wszystkie przesłanki, one, każda z nich jest w jakimś stopniu dyskusyjna, zastanawiająca, dlatego też do tych wyliczeń należy, drodzy Państwo, podchodzić z dystansem. W sposób bardziej holistyczny do tej analizy ekonomicznej podeszła Europejska Agencja Kosmiczna we wspomnianej już wcześniej strategii w zakresie zasobów kosmicznych. Przede wszystkim, drodzy Państwo, ESA niejako rozumie to, że znaczenie gospodarcze górnictwa kosmicznego to nie tylko przychody ze sprzedaży zasobów kosmicznych, to o wiele więcej. No i tak, drodzy Państwo, ESA po pierwsze wymienia te przychody ze sprzedaży, z wykorzystania zasobów kosmicznych, ale no, nie zawęża tego wykorzystania tylko do tego aspektu przetransportowania zasobów na Ziemię i tam sprzedaży tych zasobów. ESA patrzy na to szerzej, ewentualna sprzedaż na Ziemi tak, ale też chodzi tu o wykorzystanie zasobów w przestrzeni kosmicznej, in situ, w przestrzeni kosmicznej, to po pierwsze. Po drugie, Europejska Agencja Kosmiczna, jakby idąc tym tropem, że znaczenie gospodarcze górnictwa kosmicznego to nie tylko przychody ze sprzedaży zasobów, wskazuje na korzyści, jakie można odnieść z transferu technologii opracowanej w związku z górnictwem kosmicznym. Tutaj wskazano kwotę 2,5 miliarda euro w ciągu 50 lat według cen z 2018 roku. No i, drodzy Państwo, też wskazano na ten pozytywny wpływ całego górnictwa kosmicznego, wykorzystywania zasobów kosmicznych na rynek pracy, bo przecież to jest kilkaset tysięcy do miliona według wyliczeń ESY pełnoetatowych miejsc pracy. Także na pewno te wyliczenia ekonomiczne, one muszą być dokładne, muszą być szerokie, uwzględnić różne aspekty. I tylko wtedy tak naprawdę będziemy mogli oszacować w sposób rzetelny to, o czym mówimy w kontekście górnictwa kosmicznego. Na chwilę obecną jeszcze raz zaapeluję, zachowajmy dystans do tego, co czytamy, a dobrze na tym wyjdziemy, tak? Jeśli chodzi o zagadnienie górnictwa kosmicznego. Górnictwo kosmiczne jest także źródłem wyzwań o charakterze technicznym. Tutaj, drodzy Państwo, jeśli chodzi o podział zagadnień technicznych związanych z górnictwem kosmicznym, odwołam się do bardzo ciekawego podziału zaproponowanego przez panią doktor Wachowicz, która w swojej najnowszej książce, najnowszej publikacji Zarządzanie transferem technologii kosmicznych z 2020 roku taki podział tych zagadnień zaproponowała. On jest wymieniony przeze mnie przy tym myślniku drugim. I tak, przede wszystkim jest to robotyka kosmiczna, w tym szczególnie manipulatory, systemy sterowania, manewry dokowania, rozpoznanie obiektów. Po drugie, mowa tu o systemach wiercenia, systemach pobierania i transportu próbek, penetrometrii, o instrumentach działających w warunkach mikrograwitacji. Po trzecie, mówimy tu o analizie materiałów sypkich i regolitu, o pracach nad analogami gruntów planetarnych, o modelowaniu planetarnych zjawisk podpowierzchniowych, astrosejsmologii, geologii kosmicznej i w końcu o habitatach i o tworzeniu struktur z materiałów regolitycznych. Pani doktor proponuje taki podział. Jak sądzę, to też podział nie ma charakteru zamkniętego. Myślę, że ta krótka analiza jest wystarczająca, jeśli chodzi o nasz dzisiejszy wykład. Ci z Państwa, którzy są zainteresowani szerzej tą problematyką, odsyłam tutaj do tej publikacji. Drodzy Państwo, kontynuując ten wątek techniczny, chciałbym odwołać się do równie ciekawej publikacji, która została przygotowana na zlecenie Unii Europejskiej, tak by to można było powiedzieć ściślej, na zlecenie organu Unii Europejskiej, jakim jest Komisja Europejska. Chodzi tutaj o publikację 100 Radical Innovation Breakthroughs for the Future. Jest to publikacja z 2019 roku.
gdzie rzeczywiście uwzględniono różne trendy w zakresie innowacyjnych rozwiązań, ale też między innymi pojawia się tam kwestia, co prawda nie space miningu, ale asteroid miningu, czyli tego górnictwa asteroidalnego. Ocena możliwości europejskich w rozumieniu Unii Europejskiej, jak widzicie, drodzy Państwo, jest dość surowa. Ten diagram może nie jest na pierwszy rzut oka bardzo czytelny, ale można powiedzieć tak, że kompetencje oczywiście w ocenie autorów tego raportu, kompetencje Unii Europejskiej w zakresie asteroid mining nie są jeszcze bardzo zaawansowane. Tak? Możemy powiedzieć, że jesteśmy nawet chyba nie w pół drogi, przynajmniej wskazuję jeszcze raz na to, przynajmniej w kontekście poglądów autorów tego raportu. Drodzy Państwo, myślę, że tutaj na tym ten wątek zakończę. Drodzy Państwo, górnictwo kosmiczne jako środek realizacji różnych celów. Trzeba wiedzieć o tym, trzeba pamiętać o tym, że górnictwo samo w sobie nie jest żadnym celem, prawda? Górnictwo kosmiczne jest środkiem do osiągania różnych celów. To jest taka myśl, która, jak już jest wypowiedziana, nie jest odkrywcza, natomiast warto ją sobie gdzieś tam uświadomić i wtedy czasami pewne rzeczy się porządkują. Drodzy Państwo, jeżeli byśmy próbowali wyodrębnić takie cele, których realizacji umożliwia górnictwo kosmiczne, to te podstawowe cele, drodzy Państwo, to cele naukowe i cele nienaukowe. To jest taki podstawowy podział, do którego odwołuje się też doktryna prawnicza, analizując pewne zagadnienia prawne, o tym będę jeszcze mówił. Ten podstawowy podział na cele naukowe i cele nienaukowe, którym służy górnictwo kosmiczne, możemy jeszcze uszczegółowić. Jak tutaj Państwo widzicie, to sprecyzowanie dotyczy tych celów nienaukowych. Te cele nienaukowe możemy podzielić na cele gospodarcze, cele komercyjne i na inne cele nienaukowe. W końcu, w kontekście zarówno celów naukowych, celów gospodarczych i innych celów naukowych, możemy analizować przypadek, w którym są to cele związane z trwaniem ludzkości na Ziemi. Tutaj, drodzy Państwo, możemy posłużyć się albo terminem, który ja proponuję, Proterra Space Resources Utilization, albo pojęciem górnictwa kosmicznego sensu stricto, bo rzeczywiście takie pojęcie w tym zakresie się pojawia. A jeżeli mówimy, drodzy Państwo, o realizacji celów związanych z eksploracją przestrzeni kosmicznej przez ludzkość, to tutaj możemy posłużyć się pojęciem Prototo Orbe Terra Exclusa Space Resources Utilization, które proponuje, albo oczywiście o wiele bardziej znane i rozpowszechnione In-Situ Resource Utilization, ISRU. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o te cele, o których mowa tutaj, no to przede wszystkim górnictwo kosmiczne może, drodzy Państwo, pomóc rozwiązać problem kończących się zasobów na Ziemi. Chodzi oczywiście o zasoby nieodnawialne, szczególnie o zasoby rzadko występujące na Ziemi. Niestety często zdarza się tak, że te zasoby są konieczne do wytwarzania zaawansowanych technologii, na przykład światłowodów, laserów i tak dalej, więc jakby to jest problem, który na pewno jest istotny. Natomiast jeżeli chodzi o te cele związane z eksploracją przestrzeni kosmicznej, to, drodzy Państwo, raczej nie ma wątpliwości co do tego, że w dłuższej perspektywie nie ma możliwości eksplorowania przestrzeni kosmicznej przez ludzkość, bazując na zasobach pochodzących z Ziemi. Po pierwsze, jest to drogie, po drugie, będzie wymagało to czasu, którego ludzkość w określonym miejscu w przestrzeni kosmicznej po prostu mieć nie może. Na to, drodzy Państwo, znaczenie zasobów kosmicznych dla eksploracji przestrzeni kosmicznej zwrócił uwagę m.in. Konstanty Ciołkowski, jeden z ojców kosmonautyki polskiego pochodzenia, nie Polak, polskiego pochodzenia, tutaj warto być tutaj ścisłym, za Polaka się nie uważał. Drodzy Państwo, w tej publikacji, takiej chyba tutaj kluczowej, z 1926 roku pod tytułem Badanie przestrzeni świata przy pomocy urządzeń odrzutowych, przedruk prac z 1903 i z 1911 roku z pewnymi zmianami i uzupełnieniami, określił on w 16 punktach działania, których podjęcie umożliwi ludzkości podbój Układu Słonecznego, a ostatecznie jego opuszczenie.
Do chwili obecnej ten plan Ciołkowski został, plan Ciołkowskiego został zrealizowany w 9 punktach. Punkt 12 dotyczy kolonizacji ciał niebieskich w pasie planetoid oraz kolonizacji innych małych ciał Układu Słonecznego. Taka kolonizacja, drodzy Państwo, nie będzie możliwa bez wykorzystywania zasobów przestrzeni kosmicznej, więc można założyć, że Ciołkowski też zwracał uwagę właśnie na znaczenie zasobów kosmicznych dla eksploracji przestrzeni kosmicznej przez człowieka. No, nie bez kozery nazywany jest ojcem kosmonautyki, więc może takie uwagi, czy taki futuryzm u Ciołkowskiego nie jest niczym nadzwyczajnym. No i drodzy Państwo, dotarliśmy do końca tych zagadnień ogólnych. Tak jak wcześniej sygnalizowałem i zapowiadałem, na rozluźnienie górnictwo kosmiczne w fantastyce naukowej. Drodzy Państwo, dla kogoś, kto interesuje się kosmosem, a ja interesuję się przestrzenią kosmiczną od dziecka, fantastyka naukowa jest czymś oczywistym. Każdy, kto się interesuje przestrzenią kosmiczną, tkwi w fantastyce naukowej, jestem o tym przekonany. I rzeczywiście w tej fantastyce naukowej znajdujemy także odwołania do górnictwa kosmicznego. Chyba najbardziej znanym takim obrazem kinematograficznym, jeśli chodzi o górnictwo kosmiczne, jest Duna w reżyserii Davida Lyncha. To jest, drodzy Państwo, kino z 1984 roku. Oczywiście wtajemniczeni pewnie wiedzą, że przygotowywany jest remake przez Denisa Villeneuve. W każdym razie, Duna to oczywiście melanż, czyli zasób kosmiczny o specjalnych właściwościach, który między innymi pozwalał na bolding space, czyli na takie specjalne, bezproblematyczne poruszanie się przez przestrzeń, w ramach przestrzeni kosmicznej. Między innymi na to pozwalał. No i ten melanż, ten zasób kosmiczny, prawda, no bo o tym właśnie mówimy, był obecny tylko na jednej planecie, na piaszczystej planecie Arrakis, która zwana była Duną, stąd też oczywiście ten tytuł filmu, który też jest, o tym warto wspomnieć, ekranizacją książki Franka Herberta pod tym samym tytułem. I drugi film, w ramach którego mowa jest o zasobach kosmicznych, film, który pewnie znają lepiej młodsi słuchacze dzisiejszego wykładu, Avatar w reżyserii Jamesa Camerona. Jak Państwo pewnie pamiętacie, w tle wszystkich tam wydarzeń pojawia się zasób kosmiczny Unobtanium, czyli też specjalny zasób kosmiczny o specjalnych właściwościach. No i to ten zasób kosmiczny jest przyczyną tych wojen, które tam toczone są z tymi tubylcami. Więc górnictwo kosmiczne jest tematem, który pojawia się w fantastyce naukowej. To są tylko dwa przykłady. Tak jak wcześniej powiedziałem, tutaj musiałby wejść ze swoim wykładem magister Kamil Muzyka, mój serdeczny kolega, który jest moim guru, jeśli chodzi o fantastykę naukową. Drodzy Państwo, jak patrzę na zegar, w zasadzie to już powinienem kończyć ten wykład, a ja jestem w zasadzie w połowie tego wykładu, tak mi się mniej więcej wydaje, ale show must go on, jak może się wydawać. W każdym razie pan doktor Szlachetko jeszcze tutaj nie zasygnalizował mi, że już kończyć trzeba, więc kontynuujmy. Drodzy Państwo, zagadnienia szczegółowe. Przede wszystkim zwrócę, drodzy Państwo, uwagę na problem zgodności górnictwa kosmicznego z międzynarodowym prawem kosmicznym. Tutaj przede wszystkim dwa takie podzagadnienia, tak to określmy. Dopuszczalność nabycia własności zasobu kosmicznego pozyskanego w celu naukowym i po drugie dopuszczalność nabycia własności zasobu kosmicznego pozyskanego w celu nienaukowym. Jak teraz Państwo też widzicie, ten diagram, który dotyczył podziału celów, był ważny. Tak? Był ważny, żeby uświadomić sobie, że te cele są różne, którym oczywiście służy górnictwo kosmiczne, bo tutaj należy te cele wyłuszczyć. Oczywiście ten podstawowy podział celów, ale rzeczywiście jest on tutaj ważny. Po drugie, drodzy Państwo, omówimy problem zgodności górnictwa kosmicznego z prawem unijnym i w końcu zwrócimy uwagę na regulacje górnictwa kosmicznego w prawie krajowym. Stany Zjednoczone, Wielkie Księstwo Luksemburga, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Ukraina. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o kwestię dopuszczalności nabycia własności zasobu kosmicznego pozyskanego w celu naukowym, to możemy stwierdzić, że międzynarodowe prawo kosmiczne nie uniemożliwia nabycia takiej własności.
czy też inaczej, nie uniemożliwia nabycia własności zasobu kosmicznego pozyskanego w takim celu naukowym. Wskazuje się, że ustanowiona w artykule 1 ustęp 2 i 3 układu o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, zasada wolności kosmosu obejmuje między innymi, drodzy Państwo, swobodę badania kosmosu i w ramach tej swobody badania kosmosu upatruje się pewien konsensus co do tego, że te zasoby kosmiczne pozyskiwane w celu naukowym pozyskiwać na własność można. Jest to pewien konsensus, który ukształtował się dość szybko i chyba można przyjąć, że dominuje pogląd, że rzeczywiście taka możliwość, jeśli chodzi o te zasoby kosmiczne pozyskane w celu naukowym, jest. Znaczy możliwość nabycia własności takich zasobów kosmicznych. Jako przykład możemy podać tutaj, drodzy Państwo, sytuację, w której Stany Zjednoczone nabyły własność skał księżycowych pozyskanych w ramach realizacji programu Apollo. W ramach prac legislacyjnych nad amerykańską ustawą o potwierdzeniu pełnego prawa własności niektórych amerykańskich astronautów do artefaktów pochodzących z załogowych misji kosmicznych, to jest, drodzy Państwo, ustawa podpisana przez prezydenta USA w 2012 roku, wyartykułowano wprost, że Stany Zjednoczone tą własność tych skał księżycowych, drodzy Państwo, nabyło. Tutaj mamy cytat z odpowiedniego stenogramu, szczególnie ważne jest to drugie zdanie, może od tego tutaj wyrażenia, that any lunar rocks or other lunar material remain property of the United States. Także, drodzy Państwo, jest to nie kluczowe, nie najważniejsze, ale jednak jakieś potwierdzenie tego konsensusu co do tego, że można nabyć własność zasobu kosmicznego pozyskanego w celu naukowym. I tutaj myślę, że szerzej tej kwestii omawiać nie trzeba. Oczywiście to, co jest kością niezgody, przede wszystkim jeśli chodzi o górnictwo kosmiczne, to kwestia dopuszczalności nabycia własności zasobu kosmicznego pozyskanego w celu nienaukowym, przede wszystkim w celu gospodarczym, komercyjnym. Jak Państwo pamiętacie diagram, ten cel nienaukowy, przede wszystkim cel gospodarczy był wyodrębniony. 4 z 5 umów międzynarodowych, które składają się na Corpus Juris Spatialis, bezpośrednio do tej problematyki się nie odwołują. Tutaj, drodzy Państwo, są wymienione te umowy międzynarodowe. Poza tym traktatem z 1967 roku są to umowa o ratowaniu kosmonautów, powrocie kosmonautów i zwrocie obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną. To konwencja o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne, to konwencja o rejestracji obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną. Tak więc te 4 spośród 5 umów, które składają się na Corpus Juris Spatialis, bezpośrednio do problematyki, do zagadnienia dopuszczalności nabycia własności zasobu kosmicznego w celu nienaukowym nie odnoszą się. Taki przynajmniej w mojej ocenie jest fakt. Te umowy międzynarodowe, które, drodzy Państwo, są tutaj wymienione, współtworzą systemy prawne wielu państw na świecie, w tym m.in. Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Polski i Ukrainy. Jeśli chodzi o Wielkie Księstwo Luksemburga, to ono jeszcze nie ratyfikowało umowy z 1968 roku, ale zapowiedziało, że to wkrótce nadrobi. No i teraz dochodzimy, drodzy Państwo, do tej osi sporu, który dotyczy zagadnienia dopuszczalności nabycia własności zasobu kosmicznego w celu nienaukowym, przede wszystkim w celu gospodarczym. I tak przedstawiciele pierwszego poglądu twierdzą, że nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości między innymi ze względu na treść artykułu 2 traktatu z 1967 roku. Wspominałem już o tym artykule kilkukrotnie. Artykuł 2. Przestrzeń kosmiczna łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi nie podlega zawłaszczeniu przez państwa ani przez ogłoszenie suwerenności, ani w drodze użytkowania lub okupacji, ani w jakikolwiek inny sposób. I to jest, drodzy Państwo, norma, która ustanawia tak zwaną zasadę niezawłaszczania, niezawłaszczalności przestrzeni kosmicznej, która oczywiście jest jedną z tych podstawowych zasad, która
która związana jest z międzynarodowym prawem kosmicznym. I przedstawiciele tego poglądu twierdzą, że ta norma prawna dotyczy także zasobów kosmicznych, które zostały oddzielone od tego medium, jakim jest przestrzeń kosmiczna. Tak? Wskazują, można powiedzieć, w taki sposób jakiś uproszczony, że lege non distinguente, ustawa, umowa międzynarodowa nie rozróżnia. Jeżeli mówimy o niezawłaszczalności przestrzeni kosmicznej, to także tej przestrzeni kosmicznej, która na przykład w jakiś sposób została wyodrębniona od całości, patrz, zasób kosmiczny, który został pozyskany. Co więcej, przedstawiciele tego poglądu wskazują, że ten zakaz, bo w zasadzie oni jakby formułują tezę, że artykuł 2 traktatu z 1967 roku formułuje zakaz nabycia własności zasobu kosmicznego w celu innym niż w celu naukowym, nie dotyczy tylko państw, o których mowa jest wyraźnie w tym artykule 2, ale dotyczy też, drodzy Państwo, innych niż państwa podmiotów, na przykład przede wszystkim podmiotów prywatnych, osób prywatnych, co wywodzą ogólnie z różnych norm tych umów międzynarodowych, między innymi z artykułu 6, który już nie będziemy może analizowali z uwagi na upływ czasu, ale jakby teza końcowa, jeśli chodzi o ten zakres podmiotowy, jest taki, że w ocenie przedstawicieli tego poglądu zakaz nabycia własności zasobu kosmicznego w celu innym niż w celu naukowym obejmuje nie tylko państwa, ale także inne podmioty, w tym podmioty, osoby prywatne. Kończąc, drodzy Państwo, wątek tego pierwszego poglądu, chciałbym zwrócić uwagę na to, że ta zasada niezawłaszczalności, którą formułuje artykuł 2 traktatu z 1967 roku, jest także normą zwyczajową prawa międzynarodowego, jest zwyczajem międzynarodowym. To stwierdzenie jest bardzo ważne, bo zwyczaj międzynarodowy jest źródłem prawa międzynarodowego publicznego, zgodnie z treścią statutu MTS. I drodzy Państwo, co więcej, to jest zwyczaj międzynarodowy o charakterze powszechnym, co oznacza, że ten zasada niezawłaszczalności wiąże nie tylko państwa, które związały się postanowieniami tego traktatu z 1967 roku, ale jako zwyczaj międzynarodowy dotyczy także państw, członków społeczności międzynarodowej, które nie związały się tym układem albo z niego się wycofały. Także ten pogląd numer jeden ma dalekosiężne konsekwencje. Przeciwnicy tego poglądu wskazują, że oparty on jest na niewłaściwej interpretacji treści artykułu 2, który już przytaczaliśmy. Wskazuje się, że ta zasada niezawłaszczalności dotyczy pewnego medium, pewnego ośrodka, a nie, drodzy Państwo, substancji, zasobów oddzielonych od tego ośrodka, od tego medium. To jest jakby punkt wyjścia, jeśli chodzi o ten drugi pogląd, tak? Czyli zasada niezawłaszczalności dotyczy tylko pewnego ośrodka, pewnego medium, to znaczy przestrzeni kosmicznej, ale już nie dotyczy tego, co zostało oddzielone, substancji, zasobów kosmicznych oddzielonych, pozyskanych z tego medium, z tej przestrzeni kosmicznej. Zwolennicy tego poglądu wskazują, że zasada niezawłaszczalności, która jest zawarta w tym artykule 2, musi być interpretowana ściśle, dlatego że ona jest wyjątkiem od zasady, jaką jest zasada wolności kosmosu. I drodzy Państwo, to jest jedna z tych kluczowych kwestii, co dla nas jest tą naczelną zasadą, a co jest wyjątkiem od zasady. Bo jeżeli my stwierdzimy, że zasadą dla nas jest zasada niezawłaszczalności przestrzeni kosmicznej, a wyjątkiem od tej zasady zasada wolności, to rzeczywiście będziemy mogli interpretować tą regulację tak, jak przedstawiciele tego pierwszego poglądu. Natomiast jeżeli zwrócimy uwagę, jeżeli przyjmiemy pogląd przeciwny i stwierdzimy, że tą zasadą jest zasada wolności kosmosu, w tym zasada swoboda, w tym swoboda wykorzystywania kosmosu, no to wtedy ten wyjątek od zasady, jakim jest zasada niezawłaszczalności przestrzeni kosmicznej, będziemy zgodnie z ogólnymi regułami interpretacji norm prawnych interpretowali ściśle. I wydaje mi się, że ten drugi pogląd jest bardziej zasadny, drodzy Państwo. No oczywiście kwestia dyskusyjna. No i drodzy Państwo, jakby podsumowując, przedstawiciele tego drugiego poglądu twierdzą, że międzynarodowe prawo kosmiczne, mówimy przy tym, w tym zakresie tych czterech wymienionych wcześniej umów międzynarodowych, nie ustanawia zakazu nabycia własności zasobu kosmicznego
w celu nienaukowym, przede wszystkim w celu gospodarczym, niezależnie od kategorii potencjalnego nabywcy. Tak? Czyli ten zakaz, tego zakazu nie ma i niezależnie, i jakby ta teza pozostaje aktualna, niezależnie od tego, czy mówimy tutaj o państwie, czy o podmiocie prywatnym, osobie prywatnej, etc. Drodzy Państwo, do tego kanonu międzynarodowego prawa kosmicznego zalicza się także tak zwany traktat księżycowy. W pełnej nazwie mówimy tutaj o układzie normującym działalność państw na Księżycu i innych ciałach niebieskich z 1979 roku. Ja go zostawiłem na sam koniec. Drodzy Państwo, ten układ, on w sposób wyraźny ustanawia zakaz. Ustanawia zakaz nabycia własności zasobu kosmicznego. Artykuł 11 ustęp 1. Artykuł 11 ustęp 1 tego zakazu nie ustanawia, ale jakby też jest ważny, czytajmy go może. Księżyc i jego zasoby naturalne stanowią wspólne dziedzictwo ludzkości, które znajduje wyraz w postanowieniach niniejszego układu, w szczególności w ustępie 5 niniejszego artykułu i ustęp 3, drodzy Państwo. Ani powierzchnia, ani podziemie Księżyca, ani jakakolwiek jego część, bądź znajdujące się tam zasoby naturalne, nie mogą stać się własnością państw, międzynarodowych organizacji międzyrządowych lub nierządowych, organizacji krajowych lub jednostek nierządowych bądź osób fizycznych. Tak, czyli tutaj, drodzy Państwo, ten zakaz jest wyartykułowany, można powiedzieć, wprost. Co prawda ostatnie zdanie wskazuje, że w tym zakresie można ustanowić pewien międzynarodowy reżim pozyskiwania zasobów kosmicznych, co być może finalną tezę, wniosek, który za chwilę postawię, by zmieniło. Niemniej tego międzynarodowego reżimu pozyskiwania zasobów kosmicznych nie ustanowiono do dnia dzisiejszego, więc, drodzy Państwo, w zasadzie nie wiemy, o czym tutaj moglibyśmy mówić, nie wiemy, jaki ten reżim miałby postać, więc de lege lata możemy stwierdzić, że ten układ księżycowy, traktat księżycowy z 1979 ustanawia zakaz nabycia własności zasobu kosmicznego, zasobu naturalnego, jak stanowi zresztą ten układ, bo on się posługuje pojęciem zasobu naturalnego, ustanawia zakaz nabycia własności zasobu kosmicznego, zasobu naturalnego w celu innym niż w celu naukowym i, drodzy Państwo, i to niezależnie od kategorii nabywcy, tak? Czyli ten zakaz dotyczy i państw, i podmiotów, osób prywatnych, etc., etc. Ale co jest, drodzy Państwo, bardzo ważne, jeśli chodzi o ten układ z 1979 roku? Ważne jest to, że mówiąc potocznie, on nie cieszy się dużą popularnością, jeśli chodzi o członków społeczności międzynarodowej. Według stanu na dzień 1 stycznia 2020 roku tylko 18 państw ratyfikowało albo przystąpiło do tego układu, w tym m.in. Arabia Saudyjska, Australia, Kazachstan i Turcja, drodzy Państwo, natomiast nie związały się tym układem między nimi Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielkie Księstwo Luksemburga, Izrael, Japonia, Ukraina i Polska. Ta mała liczba państw, które ratyfikowały lub przystąpiły do tego układu, jakby czyni te wnioski, czy które można wyciągnąć z treści tego układu księżycowego, mało praktycznymi, no bo oczywiście one, te normy wiążą te państwa, które związały się tym układem księżycowym, ale tych państw jest niewiele. Zresztą nie ma wśród tych państw, co do zasady, państw kluczowych, jeśli chodzi o eksplorację przestrzeni kosmicznej. Nie ma tych, co do zasady, space faring nations. To jest bardzo ważne, bo to, drodzy Państwo, pozwala też stwierdzić, że na bazie tych norm układu księżycowego nie wytworzyły się żadne zwyczaje międzynarodowe o treści, które by odpowiadały treści norm tego układu, co jest też ważne z punktu widzenia zasady, że zwyczaje międzynarodowe o charakterze powszechnym wiążą oczywiście te, generalnie wszystkich, prawda, członków społeczności międzynarodowej. I to by, drodzy Państwo, było na tyle, jeśli chodzi o tą kwestię, czy ten aspekt prawa międzynarodowego kosmicznego. Kolejna sprawa to problem zgodności górnictwa kosmicznego z prawem unijnym. I, drodzy Państwo, pierwsza uwaga jest taka, że prawo unijne nie odnosi się bezpośrednio, czy górnictwo kosmiczne nie jest przedmiotem odrębnej regulacji na gruncie prawa Unii Europejskiej, w szczególności prawo unijne nie ustanawia zakazu nabycia własności zasobu kosmicznego w celu nienaukowym.
Do górnictwa kosmicznego odniosła się między innymi Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, który wskazał, że te luki prawne dotyczące górnictwa kosmicznego, to jest właśnie bardzo ciekawa opinia, drodzy Państwo, powinny być uzupełnione przez Unię Europejską w taki sposób oczywiście, żeby to było zgodne z innymi regulacjami, przede wszystkim z prawem międzynarodowym publicznym, z międzynarodowym prawem kosmicznym. Natomiast, drodzy Państwo, ten apel Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, no, jest to apel, na którym można się jakby zastanawiać, dlatego że kompetencje Unii Europejskiej w zakresie kształtowania, opracowywania europejskiej polityki kosmicznej, przestrzeni kosmicznej, te kompetencje są w pewnym sensie ograniczone, bo, drodzy Państwo, zgodnie z artykułem 189 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wyłączona jest możliwość harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych państw członków Unii Europejskiej w zakresie opracowywania europejskiej polityki przestrzeni kosmicznej, więc te kompetencje tutaj Unii są w jakimś stopniu ograniczone i też ograniczone byłyby w zakresie górnictwa kosmicznego. Więc ten apel Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, no, trzeba analizować przez pryzmat, niewątpliwie między innymi przez pryzmat tej normy artykułu 189 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ale, drodzy Państwo, to, że górnictwo kosmiczne nie stanowi przedmiotu odrębnej regulacji na gruncie prawa Unii Europejskiej, nie oznacza, że nie możemy doszukiwać się jakichś norm, które mogłyby znaleźć zastosowanie do górnictwa kosmicznego, które już obowiązują, które mają charakter powszechnie obowiązujący. I takim rozporządzeniem wydaje się być między innymi tak zwane rozporządzenie REACH, czyli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów. Ten tytuł tego aktu prawnego jest oczywiście dłuższy. Dlatego, drodzy Państwo, to rozporządzenie może mieć znaczenie, dlatego że zawarta tam definicja substancji jest bardzo szeroka i ta definicja substancji, do których jakby odnosi się to rozporządzenie REACH, jest tak bardzo szerokie, że wydaje się, że mogłoby objąć zasoby kosmiczne pozyskane w przestrzeni kosmicznej. No i to, drodzy Państwo, rodziłoby pytania o to, czy w ogóle byłoby możliwe wwiezienie zasobu kosmicznego na terytorium Unii Europejskiej, a jeśli tak, to na jakich zasadach? No bo ten reżim ustanowiony przez rozporządzenie REACH mógłby znaleźć zastosowanie w takim przypadku. I, drodzy Państwo, ostatnie zagadnienia, czyli zagadnienia regulacji górnictwa kosmicznego w prawie krajowym. Te wątpliwości, drodzy Państwo, które są, bo są, jeśli chodzi o międzynarodowe prawo kosmiczne, zachęciło niektóre państwa do uregulowania problematyki górnictwa kosmicznego, do uregulowania problematyki górnictwa kosmicznego w prawie krajowym ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dopuszczalności nabycia własności zasobu kosmicznego w celu nienaukowym, w szczególności w celu gospodarczym. Jako pierwsze w tym zakresie podziałały, przepraszam, Stany Zjednoczone, ustawa o zapewnieniu konkurencji w zakresie komercyjnych wynoszeń w przestrzeń kosmiczną, podpisana przez prezydenta Stanów Zjednoczonych 25 listopada 2015 roku. W tym zakresie, drodzy Państwo, kluczowy jest paragraf 51303 tytułu 51 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, zgodnie z którym obywatel Stanów Zjednoczonych pozyskujący zasób asteroidalny lub zasób kosmiczny w celu komercyjnym na zasadach określonych w niniejszym rozdziale jest uprawniony do każdego uzyskanego zasobu asteroidalnego lub zasobu kosmicznego, w tym do posiadania, własności, transportu, wykorzystania i sprzedaży zasobu asteroidalnego lub zasobu kosmicznego uzyskanego zgodnie z obowiązującym prawem, w tym zgodnie z zobowiązaniami międzynarodowymi Stanów Zjednoczonych. Innymi słowy, Stany Zjednoczone postanowiły utworzyć podstawę prawną nabycia własności zasobu kosmicznego w celu nienaukowym w swoim prawie krajowym, przyjmując, że zgodnie z tym drugim poglądem, który przedstawiłem Państwu, że międzynarodowe prawo kosmiczne nie ustanawia zakazu nabycia własności zasobu kosmicznego w celu nienaukowym, niezależnie od kategorii nabywcy. Drodzy Państwo, w ujęciu tej normy prawnej,
Zasób kosmiczny może nabyć obywatel Stanów Zjednoczonych, ale tutaj zwracam uwagę na to, że obywatelem Stanów Zjednoczonych nie jest tylko osoba fizyczna. To trzeba mieć na uwadze. Ta definicja obywatela Stanów Zjednoczonych jest szeroka, obejmuje także podmioty, które my cywiliści określamy jako osoby prawne, czyli na przykład spółki kapitałowe. Tak, spółka kapitałowa też jest obywatelem Stanów Zjednoczonych. Gdyby tak nie było, no to ta regulacja nie miałaby pewnie sensu, prawda? Gdyby była ograniczona tylko do nabywania zasobów kosmicznych przez obywateli USA. Ta regulacja amerykańska zawiera także definicję zasobu kosmicznego, o której mówiliśmy, definicję zasobu asteroidalnego, o której też mówiliśmy, i taki bardzo interesujący disclaimer, który pojawił się w tej ustawie z 2015 roku. Stany Zjednoczone w sekcji 403 wskazały, że w tej ustawie wskazano, że w intencji Kongresu Stany Zjednoczone nie roszczą sobie suwerenności albo suwerennych lub wyłącznych praw albo jurysdykcji nad lub prawa własności do jakiegokolwiek ciała niebieskiego. Tak? Czyli taki disclaimer, który miałby wskazywać, że drodzy Państwo, Stanom Zjednoczonym chodzi tylko o zasoby kosmiczne, te pozyskane, odłączone, nie o na przykład własność ciała niebieskiego lub jego części. W ślad za Stanami Zjednoczonymi poszło Wielkie Księstwo Luksemburga. W państwie tym przyjęto ustawę w 2017 roku o poszukiwaniu i wykorzystywaniu zasobów kosmicznych. Kluczowy dla naszej tematyki jest artykuł pierwszy, bo stanowi podstawę prawną nabycia własności zasobu kosmicznego w celu nienaukowym. Zgodnie z artykułem pierwszym zasoby kosmiczne mogą być przedmiotem prawa własności. Tak, i drodzy Państwo, no norma krótka, no ale niesie ze sobą, jeśli chodzi o długość zdania, natomiast niesie ogromną treść w sobie. Pozostałe regulacje tej ustawy dotyczą przede wszystkim, drodzy Państwo, reglamentacji działalności gospodarczej, jaką jest właśnie to górnictwo kosmiczne w rozumieniu prawa luksemburskiego. Na misję w zakresie poszukiwania, wykorzystywania zasobów kosmicznych trzeba uzyskać zezwolenie właściwego ministra, właściwych ministrów. To, co, drodzy Państwo, jest jeszcze tutaj ważne, tutaj może pokrótce już tylko jakby streszczę. Oczywiście zezwolenie wydawane jest na wniosek właściwego podmiotu. To, co jest interesujące, to kto tym podmiotem może być. Drodzy Państwo, artykuł 4 precyzuje nam, jakie podmioty mogą być tym wnioskodawcą w rozumieniu tej ustawy luksemburskiej. To może być tylko spółka akcyjna, spółka komandytowa akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa luksemburskiego, tak, drodzy Państwo, czyli spółki, które muszą podlegać prawu luksemburskiego, to znaczy, które są tam założone, które mają tam siedzibę, bo do tego w zasadzie rzecz się sprowadza, lub ewentualnie spółka europejska, która ma siedzibę w Luksemburgu. Więc, drodzy Państwo, ten zakres podmiotów, które de facto może nabyć własność zasobu kosmicznego, jest ograniczony bardziej niż w prawie federalnym USA. Dlaczego? Dlatego, że definicja obywatela USA, tak jak już mówiliśmy, obejmuje po pierwsze nie tylko osoby fizyczne, powiedzieliśmy sobie, że też osoby prawne, na przykład spółki. Dziękuję. Spółki, natomiast w definicji tej mowa jest o tym, że, drodzy Państwo, że mogą być to osoby prawne, nie tylko prawa amerykańskiego. Czyli teoretycznie może być to na przykład spółka prawa polskiego, czyli spółka akcyjna z siedzibą w Polsce, przy czym jest tam taki pewien bezpiecznik z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, to znaczy pakiet kontrolny musi być w pakiet kontrolny akcji, udziałów, etc. musi być w posiadaniu, czy musi przysługiwać obywatelowi USA, czyli znowu obywatelowi USA w rozumieniu ściśle osoby fizycznej obywatela USA, czy osoby prawnej prawa amerykańskiego. Więc jakby ta piecza sprawowana z punktu widzenia USA ciągle jest, no bo w jakimś stopniu szeroko rozumiany Amerykanin musi partycypować w tym podmiocie obcym, który miałby prowadzić działalność w zakresie górnictwa kosmicznego na podstawie i w ramach prawa amerykańskiego. Może artykuł 18 jeszcze tej ustawy luksemburskiej, drodzy Państwo, który zawiera przepisy karne,
każda osoba, która narusza lub usiłuje naruszyć postanowienia artykułu 2, to jest przepis, który dotyczy uzyskiwania zezwoleń, podlega karze pozbawienia wolności od 8 dni do 5 lat oraz grzywny od 5 tysięcy do 1 250 000 euro lub jednej z tych kar. Każda osoba, która narusza lub usiłuje naruszać postanowienia innych przepisów tej ustawy, podlega karze pozbawienia wolności lub narusza warunki zezwolenia, bo to bardzo ważne, podlega karze pozbawienia wolności od 8 dni do 1 roku oraz karze grzywny od 1250 do 5000 euro. I jeszcze ostatni ustęp, bez uszczerbku dla tych dwóch pierwszych ustępów, sąd rozpoznający sprawy może orzec o zaprzestaniu działalności naruszającej przepisy niniejszej ustawy pod karą, której maksymalna wysokość nie może przekroczyć 1 000 000 euro za każdy dzień stwierdzonego naruszenia. Także kary nie należą do najlżejszych, które zostały przewidziane w tej ustawie, no, o charakterze głównie przecież gospodarczym. Jeżeli chodzi, drodzy Państwo, o prawo federalne Zjednoczonych Emiratów Arabskich, to na pewno jest pewna nowość. No, to jest ustawa z 2019 roku, ustawa federalna o regulacji sektora kosmicznego. Głośno jest bardzo o niej z uwagi na jej treść, ale między innymi, drodzy Państwo, artykuł 18, może nie w sposób taki wprost, ale jednak jakby wskazuje, że można nabyć własność zasobu kosmicznego. Te normy, drodzy Państwo, one się różnią od norm, do których my jesteśmy przyzwyczajeni, do ich treści. U nas jest to bardziej uporządkowane, szczególnie w zakresie prawa cywilnego, te naleciałości jednak prawa niemieckiego, ten taki pewien porządek jest wyczuwalny, natomiast w tych regulacjach na przykład w Zjednoczonych Emiratów Arabskich można powiedzieć, że jest taki pewien miszmasz pojęciowy, trudny z punktu widzenia badacza na przykład polskiego, ale w każdym razie można na bazie artykułu 18 ustęp 1 ustawy federalnej tej Zjednoczonych Emiratów Arabskich wywnioskować, że można nabyć własność zasobu kosmicznego w celu komercyjnym, w celu gospodarczym. I drodzy Państwo, prawo krajowe Ukrainy, ustawa z dnia 15 listopada 1996 roku o działalności kosmicznej. W tej ustawie odniesiono się ogólnie do wykorzystywania zasobów kosmicznych. Oczywiście nie postawiłbym, przepraszam, żona sugeruje mi, żebym napił się trochę, na pewno ma rację. Ja tylko dodam, że użytkownicy Facebooka postulowali już kilkukrotnie w postach, żebyś się napił w międzyczasie, a więc jesteśmy wszyscy szczęśliwi, że się udało skonsumować wody i słuchamy dalej. Dobrze. To jest ostatni w zasadzie slajd, więc drodzy Państwo, tak, jeżeli chodzi o Ukrainę, to nie możemy oczywiście postawić znaku równości między prawem ukraińskim a prawem amerykańskim, prawem Zjednoczonych Emiratów Arabskich lub prawem luksemburskim, jeśli chodzi o zakres regulacji, bo w zakresie prawa ukraińskiego tylko w ramach zasad ogólnych wspomniano, że, drodzy Państwo, do podstawowych, głównych zasad działalności kosmicznej na Ukrainie należy między innymi otwarcie kosmosu dla obywateli i osób prawnych oraz umożliwienie swobodnego badania i wykorzystywania kosmosu, w tym wykorzystywania przestrzeni kosmicznej i znajdujących się w niej zasobów. Tak więc co do zasady przyjęto, że ta swoboda ma być, także w zakresie zasobów. Ważna regulacja, oczywiście nie o takim ciężarze gatunkowym jak regulacje amerykańskie, luksemburskie czy regulacje Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale Ukraina dała pewien znak, zwróciła uwagę na to, że określoną interpretację międzynarodowego prawa kosmicznego także przyjęła i raczej jest to ta interpretacja zgodna z interpretacją amerykańską, luksemburską czy interpretacją Zjednoczonych Emiratów Arabskich. I drodzy Państwo, to wszystko. To był ostatni slajd. Dziękuję serdecznie za uwagę. Przedłużyłem i to znacznie, co też odczuło moje gardło. Drodzy Państwo, przepraszam za te pochrząkiwania. Mam nadzieję, że to nie zepsuło ogólnego odbioru mojego wykładu. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy Ci serdecznie. Ja zaręczam, że nie zepsuło z całą pewnością, dodało mu kolorytu i spowodowało, że Facebook się tematem również zaciekawił, a więc odsyłam Cię do Facebooka. Potem są różne komentarze, i merytoryczne, i nie, ale to nie teraz. Dziękuję Ci serdecznie za ten niezwykle rzetelnie przygotowany wykład. Limitów czasowych nie mamy, w związku z czym myślę, że każdy z nas z wielką przyjemnością wsłuchał się w wypowiedź, a dodam, że wypowiedź jest rejestrowana i będzie publikowana na YouTubie, w związku z czym jak ktoś nie nadążał,
Zatokiem Wywodów, to z całą pewnością będzie mógł do tego wywodu jeszcze wrócić. W międzyczasie, zanim będzie czas na pytania, już nie będę oczywiście tego spotkania przedłużał, bo wiem, że kosztowało twój gardziel sporo energii zużycia, ale jeżeli się jakieś pytanie znajdzie, jedno czy drugie, to oczywiście zaraz je przywołam. Natomiast w międzyczasie tylko może mało lokowanie produktu, bo zresztą razem z Mariuszem i kilkoma innymi osobami i kilkoma innymi instytucjami założyliśmy periodyk naukowy pod tytułem Ad Astra. Wkleiłem linka w komentarzu na Facebooku, gdzie retransmitowane jest to spotkanie. Jeżeli Państwa interesuje temat, zapraszamy do współpracy merytorycznej, eksperckiej. Będzie nam bardzo miło. A teraz, jak wskazałem, Mariuszu, dam radę jeszcze jakieś pytanie, jedno czy drugie? Jasne, jasne, proszę. Okej, to pozwolę sobie skorzystać z roli moderatora i zadać pierwsze, bo ja wiem, że nie jesteś chemikiem, nie jesteś fizykiem, nie jesteś inżynierem, aczkolwiek pewnie poniekąd trochę jesteś i chemikiem, i inżynierem, i astrobiologiem, no bo twoja dziedzina wymusza na tobie interdyscyplinarność, już prawnikiem byś nie wystarczy, a trzeba gdzieś tam sięgać również poza granice prawa, co pewnie jest również fajne w twoim fachu, bo najciekawsze jest to, co się dzieje na granicy różnych dyscyplin wiedzy. Ale powiedz mi, to mówiliśmy o prawie do zasobów górniczych, a jak technologia za prawem nadąża? No bo widzimy, że prawo istnieje, prawo obowiązuje, prawda, w ujęciu międzynarodowym czy krajowym różnie to bywa, ale tak w skrócie, w dużym syntetycznym skrócie, a co z technologią? Na jakim etapie jest technologia i kiedy ona będzie dawała nam możliwość urzeczywistniania tych wszystkich regulacji, o których mówiłeś? Jeżeli chodzi o technologię w zakresie w skali przemysłowej, myślę, że jej nie ma, albo jeszcze jej nie ma. Czyli generalnie rzecz ujmując, nie zrealizujemy dzisiaj górnictwa kosmicznego w takiej skali, aby można było mówić o działalności gospodarczej jeszcze. Natomiast powiedzmy takie demo takiej działalności może być już realizowane i będzie zrealizowane już niedługo, dlatego że Stany Zjednoczone przeprowadziły przetarg i ten przetarg został już zakończony na pozyskanie chyba kilkuset gramów regolitu księżycowego i zadanie, czy to zamówienie publiczne jest następujące. Określony podmiot miał się oczywiście pojawić na księżycu, miał dotrzeć do księżyca, tam ma pozyskać te kilkaset gramów regolitu. Ten regolit ma pozyskać, przetransportować do określonego miejsca na Księżycu i tam zdeponować, złożyć do czasu, aż po prostu Stany Zjednoczone, rozumiane jako państwo, ten regolit odbiorą. To zamówienie publiczne ma charakter oczywiście taki demonstracyjny, ale w ten sposób Stany Zjednoczone chcą ustanowić pewien precedens handlowy. Oczywiście bazując na przepisach, które są ustanowione, które obowiązują w Stanach Zjednoczonych od kilku lat. Ten przetarg, określony podmiot, chyba podmiot, nie podmioty, nie liczba mnoga, został zakończony, podmiot został wybrany i, drodzy Państwo, ten podmiot tą technologię ma, tak? Czyli w takim zakresie, żeby to demonstracyjne zamówienie publiczne zrealizować, taką technologią dysponuje. To jest pierwszy krok, na pewno, oczywiście, który zrobić trzeba. Natomiast wydaje mi się, że tej technologii, która mogłaby pozwalać na pozyskiwanie zasobów w celu gospodarczym, w celu komercyjnym, jeszcze nie ma. Tak bym to ocenił. Dziękuję Ci serdecznie. I sięgam właśnie na Facebooka, bo też się pojawiło kilka pytań, pozwolę sobie wybrać. Pan Piotr Gier-Wiatowski zadał dosyć długie pytanie, ja go nie będę w całości może przywoływał, tylko przywołam puentę, a brzmi ono tak. Pytanie, czy prawa do użytkowania orbitalnych śmieci są w jakikolwiek sposób regulowane? To tak śmieci, w kontekście traktowania orbitalnych śmieci jako ewentualnych zasobów do pozyskania i do wtórnego wykorzystania. Mm-hmm. Jeżeli chodzi o śmieci space debris, śmieci kosmiczne, one rzeczywiście jakby nie znajdują się w spektrum zainteresowania górnictwa kosmicznego jako zagadnienia, o którym dzisiaj mówiliśmy.
jeżeli pozyskujemy zasoby kosmiczne, no to to nie dotyczy to raczej co do zasady śmieci kosmicznych, tak, tak należy to przyjąć. Natomiast nie oznacza to, że śmieci kosmiczne, space debris, nie są przedmiotem zainteresowania prawników, nieprawników i tak dalej. Oczywiście są, dlatego że śmieci kosmiczne to bardzo aktualne zagadnienie i zagadnienie, które będzie zyskiwało na znaczeniu, dlatego że śmieci po prostu przebywa z różnych powodów. Oczywiście zintensyfikowana działalność ludzka jest tego główną przyczyną, a jeśli chodzi o bardziej szczegółową uwagę, no to kolizje satelitów, ale też próby broni przeciwsatelitarnej generują coraz więcej śmieci, szczególnie na niskich orbitach, średnich orbitach. Jest to problem. To jest problem dlatego, że śmieci kosmiczne po prostu mogą powodować szkody. Szkody, których wielkość może być różna. To mówimy o, oczywiście mówimy o potężnych pieniądzach, o szkodach wielkich rozmiarów. Dlatego jest to problem bardzo istotny i wiele ustawodawstw zwraca na to uwagę, na przykład w zakresie uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności kosmicznej w ogóle. Po prostu opracowanie pewnej polityki w zakresie śmieci kosmicznych jest, bywa przesłanką uzyskania zezwolenia. Jeżeli odniesiemy się do projektu polskiej ustawy o działalności kosmicznej i Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych, to jest projekt ostatni, który znamy, który został upubliczniony 2017 rok, to taka przesłanka też jest. Czyli podmiot, który będzie chciał uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności kosmicznej, rozumiane jako działalności gospodarczej, bo o tym kontekście mówimy, będzie musiał taką politykę przedstawić, takie ustalenia przedstawić, co uważam za bardzo trafne. Mhm. Bardzo ciekawie to uregulowała Finlandia, poświęcając problematyce śmieci kosmicznych cały artykuł w swojej ustawie chyba z 2018 roku, więc jest to pewna tendencja słuszna, trafna, kibicuje rozwojowi tych regulacji, które są poświęcone śmieciom kosmicznym i w ogóle kibicuje podejmowaniu działań zmierzających do ograniczania i likwidacji śmieci kosmicznych. Mhm. Dziękuję Ci serdecznie. Tak w ogóle to byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś zechciał, nie wiem czy dzisiaj, ale generalnie okiem rzucić na Facebooka, bo tam właśnie trwa dyskusja i się pojawiają różne inne uboczne wątki i pytania, już nie będę ich przywoływał, ale na nim wrę. Natomiast no, będę powoli kończył to spotkanie, bo nasz czas dobiegł końca, także dziękuję Ci serdecznie jeszcze raz za to spotkanie, dziękuję Ci za świetnie przygotowany wykład. No i mam nadzieję, że do zobaczenia, że uda nam się za kilka miesięcy spotkać znowu z innym tematem, a Państwa zaproszę na kolejny wykład w przyszłym miesiącu, o czym jeszcze będziemy oczywiście przez nasze różne narzędzia komunikacyjne wspominać i przez Facebooka, i przez newsletter, także do zobaczenia. Jeszcze raz dziękuję Ci serdecznie, dziękuję Ci za wspólny wieczór i bardzo dobrze się całego wykładu słuchało. Myślę, że wszyscy, a jest nas kilkudziesięciu przy komputerach, którzy Cię obserwują, może i więcej, jesteśmy usatysfakcjonowani niezwykle tym spotkaniem. Dzięki jeszcze raz. Dziękuję serdecznie za zaproszenie, dziękuję Szanowni Państwo za obecność i do zobaczenia, do widzenia. Dobranoc. Dobranoc.